1925 roku na zaproszenie władz miejskich do Sokołowa Podlaskiego przybyli księża salezjanie, którzy rozpoczęli prowadzenie gimnazjum humanistycznego imienia Henryka Sienkiewicza, założonego w 1915 roku przez księdza Mazurkiewicza. Niestety, do gimnazjum mogli uczęszczać tylko chłopcy. Jednak i dziewczęta znalazły niedługo szkołę dla siebie. Oto w 1930 roku przebywają do Sokołowa córki Maryi Wspomożycielki, by rozszerzyć działalność szkolną i wybudować zakład dla dziewcząt. W drugim roku działalności salezjanie wybudowali internat dla około 80 uczniów, którzy pochodzili z okolic miasta. W latach późniejszych rozbudowano go i powiększono do 150 miejsc. Na mocy dekretu z dnia 24 maja 1926 roku został założony dom zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim przez ówczesnego przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego księdza Filipa Rinaldiego. Dla upamiętnienia uroczystości sprowadzenia relikwii świętego Jana Bosko do Sokołowa Podlaskiego w 1930 roku ulicy prowadzącej do gimnazjum salezjańskiego nadano nazwę świętego Jana Bosko, która figuruje do dziś. Na dziesięciolecie pracy księży salezjanów w Sokołowie i dwudziestolecie istnienia gimnazjum w 1935 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, która zakończyła się w 1939 roku. Wtedy wówczas prymas Polski, August kardynał Chląd, dokonał uroczystego poświęcenia świątyni oraz gimnazjum żeńskiego sióstr salezjanek. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność gimnazjum. Wojska niemieckie zajęły miasto już 11 września. Poważniejszą działalność zaczęto prowadzić od 1940 roku. Oczywiście była to forma tajnego nauczania i tajnych kompletów. Mimo trudnych warunków i niebezpieczeństwa ze strony okupanta, do matury zostało przygotowanych kilkanaście osób. W budynku gimnazjalnym Niemcy stworzyli szpital dla rannych żołnierzy. W 1944 roku, wycofując się z zajętych terenów, budynek ten spalili. Ksiądz Józef Strus, ówczesny dyrektor, aby uratować kościół przed całkowitym spaleniem, nakazał zerwanie dachu łączącego szkołę z kościołem. W latach 60. na terenie dawnej szkoły zaczął funkcjonować zakład doskonalenia zawodowego. Tuż po odzyskaniu wolności salezjanie zorganizowali gimnazjum i liceum w budynku należącym do sióstr salezjanek. Była to szkoła koedukacyjna. W dniu 11 sierpnia 1948 roku kuratorium warszawskie powiadomiło pismem zarząd miasta Sokołowa o zamknięciu szkoły prowadzonej przez salezjanów i przeznaczyli budynek na szkołę podstawową numer 2. Młodzież uczęszczająca do szkoły salezjańskiej zmuszona była przenieść się do nowo powstałego liceum państwowego. Pomimo bezprawnego odebrania praw do nauczania oraz zajęcia budynku, salezjanie nie przestali krzewić ducha narodowego na gruncie edukacji, poszanowania tradycji oraz wiary. Dopiero pod koniec 1992 roku władze Sokołowa Podlaskiego postanowiły ponownie wystąpić z prośbą do Zgromadzenia Salezjańskiego, aby podjęło ono na nowo działalność oświatowo-wychowawczą na terenie Sokołowa. Odpowiedzią na przedstawioną propozycję było otwarcie 1 września 1993 roku Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza i rozpoczęcie w 1994 roku budowy nowego gmachu dydaktycznego. Pierwszym dyrektorem został ksiądz Stanisław Bogdański. 1 września 1999 roku zostało otworzone Salezjańskie Gimnazjum z później wybudowaną nowoczesną salą gimnastyczną. Wszystko działa według doktryny, tu się zbawisz i zabawisz. Każdego dnia uczniowie spotykają się na tak zwanym słówku na dzień dobry. Dużą uwagę przykłada się do pielęgnowania tradycji i szkolnych uroczystości. Organizowane są sekcje sportowe i zajęcia pozalekcyjne, a przy szkole prężnie działa oratorium. Szkoła wychowuje uczniów w duchu katolickich zasad, aby opuścili jej mury jako dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele.